Czy Wiltrumita mógłby pokonać Custodes? Przekonajmy się. Film zawiera spoilery do serialu Invincible od Amazona, pierwszego sezonu i pierwszych czterech odcinków drugiego, oraz zawiera też lekkie spoilery do komiksu. Adeptus Custodes. 10 tysięcy. Złoci gwardziści Imperatora Człowieka. Każdy indywidualnie zaprojektowany przez samego Imperatora. Najlepsi super żołnierze w galaktyce. Z zaledwie kilkoma Custodes u swego boku Imperator zniszczył watażków technobarbarzyńców z Długiej Nocy i podbił dla siebie planetę Terrę. Z kilkoma setkami scementował swoje zwycięstwo i zdruzgotał rebelią Wojowników Gromu. Adeptus Custodes są członkami tzw. Legionu Custodes. W czasach Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa znani potocznie jako 10 tysięcy. Są oni odpowiedzialni za ochronę Imperialnego Pałacu oraz ciała Imperatora Ludzkości. Służą również jako najważniejsi wysłannicy czy posłańcy woli Boga Imperatora. Custodes to elitarna kadra genetycznie zmodyfikowanych transludzkich wojowników, którzy są silniejsi w walce niż Adeptus Astartes. Dla kosmicznych Marines są tym, czym Imperator jest dla swoich prymarchów. Każdy Custodes został osobiście, indywidualnie stworzony przez Pana Ludzkości. Potęga Imperatora przenika przez Custodes, płonie w ich oczach i płynie w ich żyłach z taką samą pewnością jak ich krew. Adeptus Custodes są powszechnie uważani za najbardziej śmiercionośnych wojowników w galaktyce w mrocznej przyszłości milenium 40-tysięcznego, niezależnie czy walczą z ludźmi, czy z Xenos, czy z demonami chaosu. Gdy siła kosmicznych Marines to kompanie i armie genetycznie zmodyfikowanych żołnierzy Imperium Człowieka, siłą Adeptus Custodes jest potęga indywidualnego wojownika, z którego każdy jest bastionem, twierdzą na własnych prawach i strażnikiem, gwardzistą o niezrównanych możliwościach i wyjątkowym celu, stworzonym, aby przeciwstawić się wszelkim możliwym zagrożeniom, ludzkim, obcym lub demonicznym. Ci wojownicy stali w obecności nieśmiertelnego Imperatora Ludzkości jeszcze przed czasami wojen zjednoczeniowych, przez 10 tysięcy ziemskich lat i więcej. Custodes czuwali nad swoim panem i służąc jako osobiście heraldowie Imperatora i ochroniarze. Gdy kosmicznych Marines modyfikuje się po okresie dojrzewania, a rekrutami zostają nastolatkowie, tak Adeptus Custodes swój proces modyfikacji genetycznej rozpoczyna będąc jeszcze małym dzieckiem, jeszcze zanim wejdzie w okres dojrzewania. Sztuka, z jaką przekształca się Custodes, genetyczna i alchemiczna, są zarówno absolutne, ale też i subtelne. Działają na najmniejszym możliwym mikroskopowym poziomie ich genomu i komórek. Jest to proces, który powoduje taką zmianę w ludzkiej formie, które po ukończeniu, jeśli się powiedzie, zapewnia praktyczną nieśmiertelność bez zauważalnego starzenia się, które ma miejsce po pełnej dojrzałości. W przypadku operacji Adeptus Custodes nie tworzy się tak jak u kosmicznych Marines przeszczepów, organów. Nie, nie, nie. Tworzenie Adeptus Custodes jest znacznie bardziej wysublimowane na poziomie czysto genetycznym. To, co tworzy potęgę Custodes, jest równie niewidoczne, co potężne. Opracowane w oparciu o DNA, komórki, na głębokim poziomie organicznym i jest dostosowane do każdego indywidualnego Custodes. Ci niezrównani wojownicy, którzy powstają w wyniku tego tajemniczego procesu, są naprawdę niezwykle rzadcy i nie należy ich lekkomyślnie marnować na polu bitwy. Są oni siłą po to, by zarówno bronić Imperatora przed krzywdą fizyczną, gdziekolwiek Wielka Krucjata mogłaby go poprowadzić, ale też jako bezpośredni przedstawiciel jego woli, jako jego osobiści emisariusze. Każdy indywidualny Custodes jest bardzo wysokim mężczyzną, wyższym od Space Marina, wyższym od Primaris Marina. Jednak jego proporcje ciała są zachowane, takie jak u zwykłego człowieka. Patrząc się na Custodes, możemy ujrzeć sylwetkę przypominającą posągi z dawnej antycznej Grecji. Doskonale umięśnione, o genialnych proporcjach i przystojnych twarzach. Nie mają karykaturalnych proporcji ciał, jak kosmiczni Marines. Custodes posiadają najlepsze pancerze w Imperium, stworzone z takiego materiału, z jakiego została zrobiona sama zbroja Imperatora, potrafiąca powstrzymać niemal każdy pocisk znany w galaktyce.
a ich bronią są potężne ostrza energetyczne, włócznie halabardy, które jednocześnie są bronią palną, ciężką bronią bolterową, plazmową i energetyczną. Jednak z charakteru Custodes są całkowicie zindoktrynowani do służenia woli Imperatora. Są to pozbawione emocji i ludzkich empatii automatony, które robią wszystko, co im Imperator nakaże, bez żadnego kwestionowania zasad etycznych, moralnych. Nawet przez głowę im nie przemknie kwestionowanie rozkazu Imperatora. Jednakże, odkąd Imperator został śmiertelnie ranny i tkwi na Złotym Tronie od 10 tysiącleci, Custodes pozostawali wiernie na straży w Pałacu Imperialnym, nie opuszczając swojego pana. Od 10 mileniów pełnią służbę strażniczą w Pałacu Imperialnym, ale też i ćwiczą, toczą między sobą pojedynki lub nawzajem polerują swoje pancerze i oliwią swoje potężne muskuły. You don't seem to understand. Earth isn't yours to conquer. Z drugiej strony mamy Viltrumitów. Jest to rasa kosmitów z komiksu The Invincible, jak i serialu od Amazona na jego podstawie. Patrząc się na Viltrumitę, zasadniczo powinien sobie wyobrazić po prostu Supermana. To znaczy, Viltrumita ma takie same umiejętności jak znany powszechnie nam Superman. Ma niezwykle potężną siłę, potrafi latać. Jedyną zauważalną różnicą jest to, że nie ma tych wszystkich takich dodatkowych umiejętności, jak strzelanie laserem z ocza, mroźny oddech i tak dalej. Fabularnie Viltrumici to rasa kosmitów, wojowników i zdobyców planet z planety Viltrum. Wyznają oni filozofię absolutnego przetrwania najsilniejszych. Gardzą słabością i eliminują ze swojego społeczeństwa wszystkich tych, którzy się nie nadają. Gdy wysyłają kogoś do walki, jeśli ten zginie, to po prostu uznają, że był słaby. Nawet jeżeli jest to twoje własne dziecko, przyjaciel czy członek rodziny, jeżeli przegra w bitwie i zostanie zabity, to po prostu uznajesz go za słabego, który się nie nadawał na bycie prawdziwym Viltrumitą. Why so worried, Nolan? If your son dies, he never deserved to live. Talking won't keep you alive, Vigor. Viltrumici w uniwersum Invincible są praktycznie niepokonani. Tworzą oni gigantyczne imperium kosmiczne, które chce podporządkować sobie całą galaktykę. Najczęściej wysyłają na daną planetę jednego Viltrumitę, który ma planetę zinfiltrować i samemu zmusić ją do podporządkowania w oczekiwaniu na przybycie głównych sił Viltrumitów. Tak to właśnie się dzieje z bohaterem serialu, ojcem naszego głównego bohatera Marka, Nolanem, znanym jako Omniman, który od 20 lat żyje sobie na planecie Ziemia, ma żonę, syna, ale tak naprawdę został wysłany tylko w jednym celu, aby wyeliminować wszystkich herosów planety Ziemia oraz zmusić rządy planety do podporządkowania się pod przybycie Viltrumitów. Viltrumici są wręcz absurdalnie potężni. W serialu możemy zobaczyć takie rzeczy jak nadludzka siła. Viltrumici potrafią zatrzymać samolot, podnosić góry całe z kamieni. Potrafią przebić pięścią przez dowolny pancerz, przez dowolną zbroję. Do tego są niesamowicie szybcy. To znaczy Viltrumita jak lata potrafi się poruszać z prędkością ponaddźwiękową. Są niezwykle wytrzymali. To jest chyba prawdopodobnie ich największa supermoc. Potrafią bardzo długo walczyć i poruszać się bez zmęczenia, ale przede wszystkim ich skóra jest odporna na niemal wszystko. Właściwie jedyną osobą, która może zabić jednego Viltrumita, jest inny Viltrumita. Oraz parę innych rzeczy, ale to się później pojawi w serialu, nie będę już spoilerował. W serialu możemy zobaczyć takie rzeczy jak na przykład to, że może zostać postrzelony gigantycznym laserem, może nawet na niego zostać zrzucona dosłownie bomba atomowa, a ten i tak sobie nic z tego nie zrobi. Hit him again.
$400 billion for the world's most expensive nosebleed. W komiksie możemy być świadkami nawet tego, że Wiltrumita był w stanie przelecieć przez powierzchnię Słońca i z tego przetrwać. Wiąże się to też z tym, że Wiltrumici mają ogromną zdolność regeneracji. Potrafią praktycznie zregenerować wszelkie możliwe rany. Wiltrumita może mieć całą twarz rozwaloną, zniszczone oko, urwaną rękę, a on i tak, być może przy pełnym wsparciu medycznym, ale zregeneruje wszystkie te rany. Do tego Wiltrumici mogą latać w kosmosie, bez oddychania, nie starzeją się, żyją bardzo, bardzo długo, są długowieczni, żyją po kilkaset lat, jeśli nie dłużej. A do tego mają dominującą genetykę, to znaczy Wiltrumici są w stanie płodzić się z dowolnymi rasami i wtedy zawsze dzieci ich będą raczej przypominać Wiltrumitę niż tą rasę. Dzięki czemu też Wiltrumici mogą tworzyć różne hybrydy i szybciej kolonizować świat. Jedyną słabością, i tutaj będzie lekki spoiler co do serialu i komiksu, jedyną słabością, jaką posiadają Wiltrumici, to jest wrażliwy słuch. To znaczy, to jest fabularnie wytłumaczone tak, że Wiltrumici mają specjalnie zaprojektowane mechanizmy w uszach, tak żeby móc właśnie latać z prędkością ponaddźwiękową, ale to sprawia, że są wrażliwe na pewne bardzo konkretne częstotliwości. Jeżeli ich przeciwnik by odkrył takie częstotliwości i byłby w stanie je zapewnić w trakcie bitwy, Wiltrumita może zostać sparaliżowany. No dobrze, w takim razie podsumujmy. Porównajmy między teraz, co by się stało, gdyby Wiltrumita zacząłby walczyć z Custodes. A i pamiętajcie proszę moi drodzy widzowie, że to co tutaj będzie opisane to tylko i wyłącznie moje wrażenie, a zawsze takie porównania na zasadzie kto jest silniejszy to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od tego, jak to napisze scenarzysta. Dobrze, to zacznijmy w takim razie porównanie. Jeśli chodzi o siłę, moim zdaniem Wiltrumita jest zdecydowanie silniejszy od Custodes. To znaczy Custodes są naprawdę bardzo, bardzo silni, no ale nie są aż tak silni jak dosłownie Superman. Wiltrumita może podnieść całą górę. Jeśli chodzi o szybkość, taką bezpośrednią w kontekście poruszania się, no to po raz kolejny zdecydowanie Wiltrumita wygrywa z Custodes. Custodes jednak jest ograniczony swoimi ludzkimi umiejętnościami. Może bardzo szybko biec, może bardzo szybko się poruszać, ale nie jest w stanie latać tak szybko jak Wiltrumita. Wiltrumita potrafi tak szybko latać, że dosłownie tworzy fale uderzeniowe, które niszczą po prostu powierzchnię planety. Natomiast jeśli chodzi o refleks, tutaj moim zdaniem wygrywa Custodes. Adeptus Custodes mają tak błyskawiczny refleks, że myślę, że gdyby przyszło do walki hand to hand między Wiltrumitą a Custodes, to Wiltrumita by się bardzo zdziwił, jak taka ogromna, masywna istota w wielkim, ciężkim, złotym pancerzu, jak błyskawicznie potrafi się poruszać. Myślę, że Wiltrumita zdecydowanie by został złapany z zaskoczenia i szybko jego blokada zostałaby wyeliminowana przez Adeptus Custodes. Jeśli chodzi o odporność ciała, no to znowu wydaje mi się, że jednak Wiltrumita tutaj wygrywa. Ciało Custodes wydaje się być bardzo wytrzymałe, no natomiast jeżeli jednak się palnie z działa laserowego w Adeptus Custodes, no to jednak rana zostanie. Oczywiście Custodes się z tego wyliże, ale jednak tutaj zauważamy, że pewna rana zostaje. Natomiast Wiltrumita wydaje się być odporny na praktycznie wszystko. Każdą broń, która jest znana z Warhammera, Wiltrumita mógłby przetrwać, tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet jeżeli weźmiemy takie najbardziej skrajne przykłady, gdyby całą planetę spotkał Exterminatus, bomba atomowa, czy po prostu całkowite zniszczenie, to patrząc na to, co Wiltrumici byli w stanie przetrwać w serialu, jak i w komiksach, to myślę, że Wiltrumita by coś takiego byłby w stanie przetrwać. Natomiast Custodes, jakby na niego zrzucić bombę atomową, to by wyparował po prostu. Podobnie już moim zdaniem jest z odpornością na rany, to znaczy z ich regeneracją. Wydaje mi się, że Custodes oczywiście mają największą możliwą zdolność do regeneracji ciał, natomiast regeneracja ciała Wiltrumity jest tak absurdalnie potężna, Wiltrumici byli w stanie się wylizać z takich ran, że to jest po prostu nie do pomyślenia. Więc tutaj znowu, moim zdaniem, w tym perspektywie wygrywa Wiltrumita. Nie wiem, czy to widzicie, ale ziom jakby dosłownie po prostu trzyma swoje flaki z rozciętego brzucha zawinięte w swoją koszulę. Jakby to jest poziom, wiecie, wytrzymałości Wiltrumity, tak więc no... Jeśli chodzi o pancerz, tudzież zbroję, no to zdecydowanie Custodes wygrywa. Przede wszystkim Wiltrumici nie są znani z noszenia pancerzy. Bardzo mnie ciekawi w tym porównaniu, czy Wiltrumita byłby w stanie się przebić przez pancerz Custodes, ponieważ Custodes zwykle walczą bronią. Natomiast Wiltrumici raczej okładają gołymi pięściami. Są oczywiście tak silni i tak zwinni, że na przykład, tak jak wielokrotnie widzimy w serialu, są w stanie na przykład przeciąć człowieka na pół zwykłym ciosem dłonią. To jest popisowy ruch Nolana, który się pojawia co najmniej parę razy w serialu.
Natomiast nie wiem, czy by się przebili przez pancerz Custodes. Pancerz Custodes w końcu jest z najpotężniejszego fikcyjnego materiału, więc tutaj akurat fikcyjna fizyka czy chemia, metalurgia, to nie znam się, czy pięść Viltrumity by pokonała śmieszny pancerz Custodes. No ale skłaniałbym się do opinii, że Viltrumita byłby w stanie przebić pancerz Custodes, być może nie za pierwszym ciosem, ale po paru ciosach. Podobnie z bronią. Custodes posiadają dużo lepszą broń niż Viltrumici. No i oczywiście nie wiem, jakby zadziałała broń energetyczna na skórę Viltrumitów, natomiast myślę, że spokojnie mogłaby im zapewnić trochę zmartwienia. Jeśli chodzi o słabości, no to Custodes nie posiadają żadnych słabości. No a Viltrumici posiadają słabości związaną z tym słuchem. Tak więc, jeżeli by Custodes odkryli tą konkretną częstotliwość, to myślę, że Viltrumici mogliby mieć trochę słabo. A jeśli chodzi o organizację, logistykę i całą flotę, no to Viltrumici przede wszystkim w ogóle nie opierają się na swojej flocie czy logistyce, tylko na po prostu wysyłaniu swoich kosmitów, którzy potrafią dosłownie latać w kosmosie. Więc tutaj zdecydowanie wygrywają moim zdaniem Custodes. Mimo ogromnej biurokracji i powolności działania Imperium, to jednak z czasem szale zwycięstwa przychylała się na ich stronę. Tak więc podsumowując, kto by wygrał starcie, Viltrumici czy Custodes? Wydaje mi się, że w pierwszym starciu, no to sorry, ale Viltrumici by po prostu totalnie zmasakrowali Custodes. Dole, że latają, że są tak szybcy, że mają tak potężne ciosy pięści, to by po prostu zmasakrowali Custodes i z tego kontyngentu Custodes by się po prostu zrobiła krwawa papka. Nawet przy paru zaskoczeniach, gdy na przykład Viltrumita by chwycił Custodes, a ten nagle potrafi błyskawicznie w mgnieniu oka wyzwolić się z tego uścisku, to i tak Viltrumici by się szybko zaadaptowali, a Custodes raczej by nie potrafiliby aż tak szybko się przystosować do Viltrumitów, na których, jak się zdaje, nic nie jest w stanie ich pokonać. Natomiast po dłuższym czasie wydaje mi się, że gdyby miałaby być konkretnie długa wojna pomiędzy Imperium Viltrumitów a Adeptus Custodes, no to Custodes by wygrali, ponieważ po prostu mają za sobą wsparcie ogromnej imperialnej logistyki, której Viltrumici nie posiadają. Viltrumici posiadają tylko swoje muskuły. Myślę, że po dłuższej wojnie Custodes by w końcu by wygrali z Viltrumitami, chociażby dlatego, że w końcu musieliby odkryć ich słabość w postaci tych częstotliwości. No i w momencie, jakby Custodes stworzyli broń o częstotliwościach odpowiednich, no to po Viltrumitach byłoby. Tak więc, czy Viltrumita pokonałby Adeptus Custodes? Myślę, że tak. Myślę, że rzadko to się zdarza, ale odkrywamy coś, co jest silniejsze niż uniwersum Warhammera 40 000. I okazuje się, że Viltrumici są faktycznie dużo potężniejsi niż nawet najlepsze rzeczy w Warhammerze 40 000. Natomiast oczywiście, gdyby Viltrumita miałby walczyć przeciwko Noise Marinowi, no to by od razu przegrał. To wszystko na dziś. Pozdrawiam moich patronów. Dzięki patronom takim jak Bartłomiej, Birtekol i Imbor Crafts takie filmiki powstają. Jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, zajrzyj do opisu na link na Patronite.